spotykając się jako Instytut Ordo Iuris z patologiami życia społecznego. Począwszy od zabierania dzieci, po najwyższe akty normatywne międzynarodowe, jak konwencja stambulska i ideologia gender wprowadzana na każdym poziomie stanowienia w ONZ-cie. Doszliśmy do wniosku, że trzeba dać odpowiedź nie tylko na tym poziomie incydentalnych przypadków, nie tylko na poziomie lobbingu w międzynarodowych organizacjach, ale także tworząc kadry i tworząc myśl akademicką, która będzie w stanie stanowić przeciwwagę dla kultury unieważnienia, dla cancel culture, czyli dla tego prądu, który uderza nie tylko w prawo, w nauki humanistyczne, w nauki społeczne, uderzając w podwaliny życia społecznego, wprowadzając chaos, wprowadzając nihilizm, wprowadzając przemoc i siłę jako ostateczne rozstrzygnięcie. Chcemy w to miejsce zaproponować alternatywę. Przede wszystkim musimy kształcić, musimy wychować pokolenie ludzi, którzy będą gotowi publicznie, odważnie stanąć w obronie prawdy, wiedząc o tym, że mogą ponieść konsekwencje, wiedząc o tym, że mogą się znaleźć w mniejszości, wiedząc o tym, że może być im nieprzyjemnie, że może to wpłynąć negatywnie na ich karierę i w jakiejś mierze na przyszłe życie, a zarazem wiedząc o tym, że warto. Kiedy podczas procesu Sokratesa zarzucano mu, że narusza porządek publiczny, podejmując niewygodne tematy i zadając niestosowne pytania, on odparł, to jest to słynne stwierdzenie, że jest jak bąk, który siada miastu na kark. Ono niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że gnuśnieje i potrzebuje jakiegoś żądła, żeby go budziło. Okazuje się, że ta idea, którą rzuciliśmy w maju na konferencji inauguracyjnej Kolegium Intermarium, zaowocowała mnóstwem kontaktów i ogromną siecią współpracy akademickiej bardzo wielu akademików, którzy często są zgorszeni sytuacją własnych uniwersytetów i własnych alma mater. Przychodzą do nas prosząc o współpracę, oferując swoją wiedzę, oferując swoje doświadczenie temu wspólnemu projektowi, jakim jest odnowa życia akademickiego. Nasi wykładowcy pochodzą z całego świata, nie tylko z Europy, nie tylko z regionu Intermarium, ale z całego świata. W gronie naszej kadry znajdują się wybitni przedstawiciele nauk prawniczych, socjalnych, społecznych, filozoficznych, zarówno z Polski, z krajów sąsiednich, jak i ze Stanów Zjednoczonych. W naszej kadrze są też świetnie doświadczeni prawnicy, którzy na co dzień zajmują się obroną praw człowieka, więc dzięki temu będą oni w stanie też przekazać studentom konkretną i ekspercką wiedzę, praktyczne umiejętności. My jako pierwsi ściągamy świetnych profesorów prawa z całego świata tutaj, do naszego kraju i nie trzeba już w tej chwili wyjeżdżać do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, żeby uzyskać to międzynarodowe obycie. Można zrobić tutaj i to w duchu, który jest bardzo bliski wielu Polakom, czyli właśnie w duchu klasycznych europejskich wartości.